Ale dzień dobry, witam, to ja Walkis, to jest Scrap Mechanic i okazało się, że w ostatnim odcinku nie miałem dźwięków z gry, bo, nie wiem, coś się przełączyło i nie zwróciłem na to uwagi. Świetnie. Zatem teraz już dźwięk z gry jest. I tak jakoś strasznie głośny on nigdy nie jest u mnie, ale no, nie było w ogóle, więc teraz już jest. No, drzwi jak widać są zrobione, podłączone, działają bardzo ładnie. Co prawda musiałem tutaj odciąć te klocki w środku i na zewnątrz, żeby się nie chciały otwierać za bardzo, ale teraz już działają idealnie, więc tak też można je zostawić. Sobie zejdę teraz na dół, tylko moment, pootwieramy najpierw wszystkie drzwi. Znaczy wszystkie, przynajmniej z tej strony. Aha, i też światełka się zapalają. Dzisiaj jak drzwi są bardzo proste, tylko jedna bramka tam jest i do drzwi, i do tego. Także ten, teraz jeszcze zostało zrobić takie wysuwane pomosty. Wysuwane pomosty! One się muszą wysuwać na dwie kratki. Ja muszę podejrzeć, jak tam było zrobione, no bo ten wagon ma być pasujący do wszystkich stacji, tak samo jak ten. To się ma wysuwać tak jak ten tutaj, dokładnie, tak ma się wysuwać. Troszeczkę innej konstrukcji tam jest ten spód, no ale generalnie o dwie kratki ma się wysuwać i ma być równo z drzwiami w pozycji wysuniętej. Dobre! No to teraz sobie schodzimy w dół, ale zrobimy to kapkę inaczej, bo tutaj już mam, jak widać zresztą, te skośne klocki, więc tutaj teraz wypadałoby zrobić jeszcze na przykład, nie wiem, takie skośne klocki. W tym miejscu powiedzmy, ile to tam jest, jednak tutaj tak, w tym miejscu już wiele razy powiedziałem dzisiaj. Tutaj będziemy mieli, chyba żeby jeszcze to inaczej zrobić, momencik, może by to zrobić nawet z takich jeszcze bardziej płaskich klocków. I te też będziemy wysuwać. To może takie potrójne nawet, czy coś. Chociaż, czy ja wiem, czy potrójne? Tu mamy potrójne. Nawet już. Nie no, potrójne to trochę za dużo, ale podwójne myślę, że mogłyby być. Zamiast tego sobie weźmiemy. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk, cyk. I tutaj takie coś, tak? Teraz tutaj takie coś. W tę stronę. Ups. W tę stronę. W tę stronę. No i tutaj też będzie takie, tylko że to już będzie wysuwane, więc gdzieś powiedzmy w tym miejscu zrobilibyśmy sobie takie coś. A nie, to musi być bliżej, bo jeszcze musi być miejsce na tłok przecież. Na tłum. Tutaj będą tłumy. A tutaj będą tłoki, oczywiście te dwa, tylko ja je muszę najpierw znaleźć. Gdzież one mi się znowu schowały? Zawsze mam problem ze znalezieniem tych rzeczy. Ze znalezieniem czegokolwiek, tu jest tyle rzeczy teraz. To dobra, tutaj. Coś tam jakby znowu podskakuje na górze. Mam nadzieję, że to tymczasowy problem jest tylko. Tego nie będę już raczej kopiować, wklejać, bo to jest na tyle tutaj prosta rzecz i mała, że spokojnie można to zrobić ręcznie. Cyk, cyk, cyk. Mam nadzieję, że tu się nie będzie nic blokowało później. Dobra, najpierw zrobimy tak, teraz zrobimy... kurde! Tu, o, tu, tu. Pewnie musiałem przejść przez wszystkie możliwe... Dobra, tutaj, tutaj i tutaj. Dobra, teraz wyjdziemy z dziury. Ten kanał jednak się przydaje, widzicie? Kurde, jakie fajne rzeczy. Dobra, to jest do tego tutaj. Tak? A tamte są do tego tam, tutaj, tu, o, 5-5. I numery piąte ustawimy sobie. Tu nie ma, to jest ten, o, dwa klocki, żeby się wysuwały, tutaj też. Cyk, i powinno już działać. Dobra, tylko że dwa to jest mało, widzę. Dwa to jest mało. Kurde, jak ja to zrobiłem, że to jest mało? Się powinno trzy kratki wysuwać. Co mi tu nie pasuje? A, no tak, bo to jest... dobra, bo to jest jedyny klocek w głąb przecież teraz, jeszcze cały ten mechanizm śmieszny. Dobra, to jest jeszcze w głąb, czyli to by musiało wysuwać się o trzy kratki, dzięki czemu muszę to wszystko jeszcze trochę przesunąć do środka tutaj, czyli zrobić tak jakby całość jeszcze raz. Czy to by było tu, to by było tu, tego tu nie ma, tego tu nie ma, to sobie możemy tak wywalić po prostu. Tak wywalić po prostu i to równie dobrze może być z tych potrójnych klocków, chociaż prościej będzie, jak już mamy to rozmontowane, prościej będzie to zrobić znowu tak, z tym, że tutaj
takie coś i takie coś. I tu będzie teraz prościej po prostu montować te skośne klocki. Teraz weźmiemy sobie tego. Ciach, 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 ciach. Ciach, 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 ciach. No i mówię, to będzie dużo prostsze raczej. I to jest... Sięgnij mi tam z Pawara? No nawet sięgnie. I to jest... To... O, tam to już mi nie sięgnie. O, sięgnie, tak na ostatnie milimetry dosłownie. Dobra, i tak to muszę teraz wsiąść jeszcze. I sobie to ustawić znowu. Tylko tym razem to wysuwamy o 3 kratki. I to też o 3 kratki. Dobra, jak teraz? Proszę mnie tu wypuścić. Wszystkie drzwi może mieć otwarte, przecież jak tutaj stoję. No i teraz jest już dobrze. Teraz jest dobrze, wysunęło się elegancko. Cyk. I cyk. Mamy co prawda tutaj, mówię, stopień, to jest trochę niefajne, no ale... Da się wjechać, no. Myślę, może, kurde, może by tu zrobić takie... Wiecie, zamiast tego tutaj, to zrobić takie tutaj, taki zjazd tutaj w dół. Kurde, zaś to znajdź to, o. Zrobić taki zjazd tutaj na dół. No to zaraz, nie usunę. Ej, w sumie, ups. Za dużo. Może nawet potrójne to można zrobić. O, to można nawet zrobić potrójne, ja wam powiem. Tylko tutaj sobie może taką zakładeczkę sobie weźmiemy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, jak się drzwi zamkną, bo może trochę gorzej wtedy. Ale zobaczyć można, sprawdzić. Dobra, dawaj mnie to tu. To se całe utniemy. Teraz zrobimy coś takiego. Drzwi zamykamy i co? A jest wywiecznik. Haha, jest dziura. Tylko ta dziura tutaj niestety... Wow, co się stało z tym? Co jest z tym stopniem? On się zepsuty jest. Nie chce się cały schować do środka. Te skośne klocki mają jakiś kurde problem ze sobą. Te skośne klocki mają jakiś problem ze sobą i kurde kolizje czasem są jakieś nie takie jak trzeba. Teraz się zamknęło dobrze, wsunęło się dobrze. Zamknęło się dobrze. Trochę tam coś cały czas trze. Kurde. Widać, że to się z takim opóźnieniem tam chowa, no ale przynajmniej się chowa, a nie jest dobra. Czyli nie będzie skośnych klocków od środka. Trudno, przynajmniej nie będzie dziury, nie będzie wiecznika przynajmniej. Z tej strony działa, wysuwa się ta, no to coś tam haczy, ale o, schowało się przynajmniej lepiej niż z tamtej strony. No dobra, teraz jeszcze... I teraz jeszcze trzeba zrobić z tamtej. Tylko, że fajnie by było, jakby mógł sobie z tym wyjechać, tak żeby ta część znalazła się nad kanałem. Zatem, musimy znowu przejść w tutaj zaawansowaną, kurczę, elektronikę. Może ja tego nie będę szukać, tylko to... se to znajdę w ten sposób po prostu, będzie może szybciej. Dobra, mat block. Nie, nie mat block, counter. Tutaj będzie counter potrzebny tylko. Sobie zrobimy counter, bo nie, może gdzieś tak na górze. Counter tutaj. Tutaj teraz wyświetlaczyki by się też przydały. Raz, dwa, trzy, cztery, kurde, nie, o, bach. Cztery czy wystarczą? Nie wiem, już nawet nie pamiętam. Jaką to miało moc domyślnie, ten momencik? A, jeszcze moment, jeszcze... Chyba taki kontroler. Czy taki kontroler tu był? Potrzebny? Momencik, daj mi ten smart... To, nie to, to. Nie, nie trzeba, tylko WS. Dobra. Dobra, dobra. Dobre! Teraz tak, mat... Kurde, no usunę to, ale dobra. Nie, nie, nie traster, kurde. Dobra, to tutaj, to tutaj. Tak, żebyśmy mogli z dwóch foteli tym naraz sterować. Chociaż właściwie... Można to zrobić trochę prościej. Tego nie trzeba. Tutaj wyjście z countera do tego i po prostu tak, jeżeli jedziemy z tego, to sterujemy tym trasterem. A jeżeli jedziemy z tamtego, to tamtym trasterem. Tak chyba będzie najprościej po prostu, a jednym trasterem w zupełności wystarczy, że będziemy ciągnąć ten pojazd, nie będzie nam to pchało. Ej, to będzie prostsze niż napęd na... To będzie prostsze niż napęd na... Tutaj tak, tutaj tak. Do tego tam ustrojstwa.
I tutaj tak do tego tu ustrojstwa. No i tyle. Tu mamy te wszystkie wajchy i duperele. Ale to jeszcze tam gdzieś do świateł później zrobimy. I też jeszcze musi być mat blok. Właściwie dwa mat bloki. Dwa mat bloki, które nam będą sterowały światłami. To może tutaj je wsadzę. Są bramki niby. Czy były. Ale taki mat... A zresztą obojętnie w tą stronę jest skierowany. Tam i tak taka technika wystaje. No niech będzie takie coś. I tu będzie mat... Aha, tylko ja nie widzę, jak on ma funkcję. Dobra, czyli jednak musi mieć wyświetlaczek z przodu. To nie jest wyświetlaczek. Żeby to było widać, kurczę. O, to jest... Dobra, tu jest wyświetlaczek. Mamy dodawanko. A ja chcę mieć ten czujnik, czy ktoś siedzi na fotelu. Dobra, ja chcę mieć ten czujnik, czy ktoś siedzi na fotelu. I to było chyba z kontrolem szybsze do znalezienia. O, to. To. Dobra, i tu chyba musiała być jeszcze jakaś bramka, or czy coś w tym stylu, a tym się zajmę za chwilę. Najpierw się zrobimy te stopnie wysuwane z tej strony, tylko żeby to zrobić, muszę się najpierw tutaj jakoś przemieścić. Jeszcze pokażcie mi jedną rzecz, której ja nie sprawdziłem, czyli ten smart... to. Domyślnie moc ma 100. Dobra, domyślnie moc ma 100, więc tutaj będziemy mieli do 1000 na przykład możliwość ustawiania. I będziemy to ustawiali dwoma guziczkami, tylko że... Resetowanie będzie, no jak klikniemy na to, bo zresztą tu będzie resetowando. Do jedności raczej żadnych nie trzeba tego ustawiać. Zatem tak, teraz tak, malowanko. Jednostki to jest taki kolor zwykły, także my tak nie chcemy. My chcemy dziesiątki. I my chcemy setki ustawiać. I tutaj białym się resetuje. Dobra, bo tu jest tak. Ten kolor na guziku czy tam na wyświetlaczu to tam w połączeniu z tym counterem to są jedności, dziesiątki, setki, tysiące i tak dalej, i tak dalej. Tak samo tutaj teraz, tutaj jedności mogą być wyświetlane, tutaj chcemy mieć dziesiątki, tutaj chcemy mieć setki, tutaj chcemy mieć tysiące. I teraz jak sobie to wszystko podłączę do kupy pod ten jeden counter, oj, pod ten jeden counter tu. Nie tak, na odwrót, bo z countera przecież mamy wyjście na... Dobra, jeszcze raz, tak, z przycisku do countera i z countera do wyświetlacza, o, coś takiego. No teraz tutaj sobie tak, 300, na przykład 30 moc sobie możemy ustawić i teraz tak, to... counter już jest podłączony, no dobra, znaczy to ustawimy sobie moc domyślną, powiedzmy te 100, dobra, od razu z 200 damy. Tutaj tak samo, aha, moment, bo to się, dobra, to nieważne, to się ustawia jednym tutaj. Obydwa trastery ustawia się jednym. I teraz powinno nam to jeździć. Tylko, że widzę, że mam to na odwrót założone. Także prawdopodobnie wystarczyłoby, jakbym sobie wziął ten traster. Gdzie on tu był? Co to jest? Vast traster. Cóż to robi? Nie mam pojęcia, ale ja chcę tego. Muszę tam teraz wejść na górę, ale żeby wejść na górę, to mam tutaj takie eleganckie, kurde, wejście teraz, kurde. Dobra, i tylko tak, czy to będzie ten sposób? Moment, gdzie jest przód? Mamy strzałeczkę, tu jest przód. To jest w dobry sposób zamontowane, w dobry sposób zamontowane. Mówię, te wózki nie były przystosowane, nie były przemyślane. Już tak jakby nie były zbudowane z myślą o tych, o to... trasterach, więc to tak dziwnie dosyć. Czy to jest fotel? Chyba tak. I teraz z tego jeszcze tutaj to. Dobra, widać, że się trochę ściaśnił. No dobra. Moc mamy jaką? 200, tak? Zaraz, coś mi tutaj... Czemu on działa na odwrót? On był dobrze w takim razie? A ten? Pokaż mi to. Ten działa dobrze. Co? Czemu tak jest? Halko. Halko. Ten jak jest zrobiony? Czy on ma być, kurczę, tyłem do przodu jednak, czy co? Tak on ma być? Nie rozumiem. Jeszcze raz.
No, pomijając już to, że trzeba moc trochę zwiększyć jeszcze, na przykład do tam 300. O, teraz jedzie do przodu. Dobre! Dobre, ale moc więcej. Nie, dobra, 600 to może nie, damy tutaj 500. Można też zmniejszać te wartości, nie trzeba resetować ich za każdym razem. Zmniejszanie się odbywa na tym ciemniejszym kolorze, czyli jak mamy... jak mamy tutaj jakby dodawanie, no i wyświetlanie, tak, na przyciskach, jeżeli sobie zrobimy ten ciemniejszy albo ten najciemniejszy, już nie pamiętam, to mamy odpowiednio wtedy odejmowanie od tego countera całego. Dobra, nie, jeszcze troszeczkę więcej mocy. Damy na 700. Dobra, jeszcze trochę więcej. 1000! No teraz już lepiej, a to tak fajnie, kurde, siada ten, kurde, dobre, teraz tak, jeszcze coś tutaj ze sterowania mamy zrobić, może ja światła przy okazji podłączę, bo to tam dużej filozofii powiedzmy nie będzie. Musimy tylko zrobić jedną brameczkę tutaj gdzieś, na przykład sobie w tym miejscu, i to będzie bramka, na, może być i nor powiedzmy, albo nie wiem, nand czy coś. I teraz tak, nand... nie, moment, chwila. Chwileczkę. Jeżeli siedzimy tu, to mają się świecić białe. A tam czerwone. No to nie, to bez żadnej bramki właściwie. Bez żadnej bramki. To musimy zrobić bramki co? Nie, no dobrze, bez żadnej bramki. Czyli tak, to matblock do tego. Chociaż tutaj mamy tak, pod klawiszem numer 1, tak jakby, to trochę kijowo. W każdym razie od zewnątrz są białe światła. I tutaj jeszcze jest trzecie. Od zewnątrz są światła białe. I jest tutaj jeszcze trzeba czerwone z tej strony, bo dobra. Chciałem już, chciałem przekombinować, widzieliście? Widzieliście to, jak chciałem przekombinować? Kurde. I teraz tak, czerwone tutaj do tego fotela. O kurde, nie do fotela, tylko do tego. Zdupiłem, muszę sobie trochę pospacerować w takim razie jeszcze tędy. Tutaj do tego. Tu. Można tu jeszcze bramkę OR na przykład jakoś włączyć, że możemy światła jeszcze wyłączać po prostu, ale kierunek jest już automatycznie nadawany. To jest myśl. Cyk, cyk, cyk. I pod klawiszem numer 1, tu będzie bramka OR może. Dobra, to te ORy dodamy sobie tutaj, ale nie. Co? Ory sobie damy tutaj, wmontujemy w podłogę jeszcze, żeby ten kablaron nie szedł przez cały pojazd. Znaczy endy. Dobrze, endy. Nie tak. No i właśnie to wszystko zdupiłem teraz. Bo jak chcemy iść te bramkę, no kurde, teraz się zaś nachodzę po tym wagonie. A ja się zaś nachodzę po... Kurde się nachodzę, kurde. To ma być pod bramkę w takiej sytuacji. Te światła. Bo jakby to najpierw nam tutaj to i jakiś jeden z tych przycisków, powiedzmy, nie wiem, ten nam będzie sterował tym dziadostwem. Pod dwójeczką będziemy jeszcze mieli jakąś trąbkę czy coś, powiedzmy. No i jeszcze otwieranie drzwi by się przydało. Czyli tak, pod jedyneczką mamy światła. Pod dwójeczką będziemy mieli drzwi na przykład z prawej strony te. Pod... Cholera wie. Dobra, dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Kurde. Pięć. Drzwi. Teraz tak, pod szósteczką będzie jakaś trąbka, powiedzmy, czyli tu będzie na przykład to. Pod siódemeczką jeszcze będzie racha rozjazd jeszcze, a ty pod siódemką to jest strasznie niewygodna rzecz. To pod dwójką może będzie, tak. Pod jedynką będzie matko, batko mosko. Wszystko zniszczy, wszystko zepsuje. Dobra, czyli tak, pod jedynką będzie co? Będzie... Co miało być pod jedynką? Światła. Czyli to. Bo ten na stałe świeci, tak? I to będzie też do tego. Na przykład teraz światła będą się świeciły. Nie świecą.
No powiedzmy tu na chwilę podłączymy. O, teraz świecą światła tutaj z przodu, a z tyłu czerwone, ale ich nie widać, bo jesteśmy daleko. Dobra, jak wysiądę, to też powinny zgasnąć. Bardzo ładnie. I teraz... Bardzo ładnie, bardzo ładnie. To działa. I teraz tak, na dwójeczce będzie rozjazd. To jest... Czemu to jest trójeczka? Aha, bo jeszcze to. Na dwójeczce będzie rozjazd. Na trójeczce będzie trąbienie. Może sobie to damy tak, pod guziczek. Na dwójeczce będzie roz... tak, na trójeczce będzie... To tak, żeby to inaczej wyglądało na tym... Na tym pasku po prostu, nie? No i teraz... Co? Trójeczka... Mamy tak, podsumowując, światła... Rozjazd... Znaczy ten pilot, który tam się będzie wysuwać... na trójeczce jest klakson... Albo na odwrót, jeszcze nie wiem... I to chyba wystarczy. Czyli już teraz możemy lecieć z drzwiami. Czyli tak, czwóreczka tutaj. Piąteczka tutaj. Szósteczka tutaj. Siódemeczka tutaj. I jako ósemeczka to będzie ten wykrywacz fotela. Osiem rzeczy do fotela podobno. Bardzo ładnie. Ale teraz jeszcze to samo z drugiej strony. Czyli tak, to. Jedyneczka. Dwójeczka, trójeczka. Czy trójeczka jest też na tym górnym? Żeby to było tak samo z każdej strony? Akurat nie. Kurde. Dobra, jeszcze raz. Dwójeczka, trójeczka. Teraz tak, czwóreczka. Piąteczka. Szósteczka. Siódemeczka. Coś mi tu nie pasuje. Trójka? Nie, no dobrze jest. Chyba, nie wiem. I to. Nie. Czemu to jest tutaj różowe? Nie, no dobrze jest. Nie, nie dobrze jest. Coś mi tu nie pasuje. Nie, no dobrze jest. Chyba jest dobrze wszystko. Już się pogmatwałem się. I ósme jest tutaj, tak? Działają drzwi. Czwórka. Piątka. Szóstka. Siódemka. Dobra, to działa. Okej. Okay. Jeszcze teraz co do tych świateł. To trzeba je tutaj niestety znowuż podłączyć i odłączyć przede wszystkim najpierw. Czyli tak. Czyli... Tak. Czyli... I tak, tu będzie pod brameczkę, czyli to światło, halo, podłączyło się czy nie? Co mi, a bo to jeszcze jest tu podłączone. Tu brameczka do tego światła, brameczka do tego światła, z brameczki do tego i z brameczki do tego, na jedyneczkę. I teraz jeszcze do tego światła te z tyłu, czyli to i to. I te do tamtej jeszcze brameczki, bo tutaj jeszcze to nie było podłączone i to nie było. Matko bosko, dobra. Uwaga, światła są? Sią. Titek jeszcze nie jest, to jeszcze titek trzeba gdzieś zrobić. To będzie taka zwykła trąbka, nic bardziej wyrafinowanego od tego. Trąbka, gdzie jest trąbka? Tu jest trąbka. Dawaj mnie to zamiast tego. Trąbkę to ja bym sobie chętnie dał gdzieś tam na górę. To może wezmę od dachu, zrobię. Na przykład tutaj. O. O, może być coś takiego. Brzmi to dość komicznie, ale hej. Coś takiego. I to pod klawisz numer 2 po prostu. Nic tutaj bardziej skomplikowanego. To jest najprostsza rzecz akurat chyba w tym wagoniku. No i dobra, wyjeżdżamy tym dziadostwem. Otworzy się to, dobra. Suwnica już jest na miejscu, bardzo fajnie. No i uwaga, wyjeżdżamy. Kurde, tylko tak nie za bardzo, bo ja tylko tak kawałeczek. Światełka sobie zapalimy. O, są lagsy. Bardzo dobry znak, że są lagsy. Widzę już, że zawieszenie dostaje po prostu pierdzielca, o matko. Haha, jakie FPS-y! Woo! Ale żem zrobił wagon wypasiony, kurde. Moment, zawiechę trzeba... A po co ja tu w ogóle tak bardzo wyjechałem stąd? Tak jeszcze proszę mi wytłumaczyć.
Czemu? Aha, czwórka. Tak, zdecydowanie zawieszenie trzeba ustawić, bo skacze cały czas całe. Jesteśmy chyba nad tunelem? Nad kanałem, czy nie? Chyba tak, w ogóle zabawne jest to, że mogę sobie teoretycznie teraz suwnicą wyjechać stąd i będzie to jeszcze dobrze, przynajmniej w jedną stronę. Dobra, jestem nad tym, tylko tak, teraz żeby coś z tymi lagami może zrobić, nie wiem, czy to przez zawieszenie, czy po prostu ten wagon jest o tyle skomplikowany, że teraz tak po prostu to będzie wyglądało. 7? 7? Będzie dobrze? 7? 7. Te koła w ogóle jak drżą. To jest niepokojące lekko. Jedne i drugie. Co wam się dzieje? Za duże jest obciążenie na nich, czy co? No, jak ten pojazd będzie mi takie lagi generował przy normalnej jeździe, gdzieś tam poza lokomotywownią, poza suwnicą, to będzie mi bardzo przykro. Przykro jest mi teraz też z tego powodu, że nie mogę wejść do kanału. Ale to sobie zaraz poradzimy. Coś tam z tymi lagami. Mówię, spróbujemy wyjechać i zobaczymy, co będzie. Najpierw jeszcze te podpórki sobie zrobię, ja sobie tam wskoczę w ten sposób. O, bardzo ładnie. Wyjść też trzeba będzie tym. Tutaj sobie zrobimy tak i tam sobie zrobimy. Chyba, że... może moment. O, jakoś... jakoś tak, dobra. No i teraz w tych przepięknych lagach trzeba zrobić jeszcze tutaj wysuwany stopień. Tak, tak i tak jakoś to tam było. Tak to było, tak to było. I tutaj teraz było tak, było tak. Jest to na środku, jest to na środku. Tłoczek jeszcze jest, oczywiście go schowałem gdzieś w pewnym momencie, super. Piston pliska. Tu jest, dobra. Zamiast trąbki, na przykład trąbek już raczej nie będziemy potrzebować. Cyk. Cyk. I ten odcinek chyba będzie trwał trochę więcej niż pół godziny. Ja bym go chciał jeszcze w miarę pomalować go, czy jeszcze nie. Ja bym już chciał się nim przejechać, wyjechać w ogóle stąd, ale malowanie też będzie najlepsze właśnie w lokomotywowni, bo tutaj mam dostęp i do dachu, i do wszystkiego. Łatwy. Kurczę. No się zobaczy jeszcze. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. I dobra, teraz stąd wychodzimy już. Pstryk. Wyszliśmy bardzo ładnie, śpiewająco bym powiedział. I to ma być podłączone pod ten kontroler. A to ma być podłączone pod... ten. Dobra, i tutaj też to. Tutaj trzy kratki. Jakie lagi, aż mnie głowa zaczyna boleć, kurde, trzy. Trzy. Więcej ruchomych elementów. Wy byście chcieli, żeby było... Jeszcze ktoś mi pisał, że o, tu podnoszony tor, jakieś coś. Wiecie, jakie wtedy by były lagi? Ja staram się jak najmniej skomplikowane rzeczy robić, ale i tak, jak widać, niestety nie zawsze mi się udaje. Dobra, podział mamy w miarę gotowy. Spróbujemy tym wyjechać sobie. O, rety. Dobra, jestem na suwnicy. Teraz mnie zabiją FPS, ale kurde, wygląda kosmicznie. Kurde. Jeszcze pod spodem trzeba jakoś zasłonić tam te rzeczy. Ale kurde, wygląda nieźle. Jeszcze jak go pomalujemy ładnie, kurde, a będzie wtedy. Dobra, te światła. Tutaj tak, jedziemy na tor numer 0. Mając lekkie lagsy, ale bez większych, bez tragedii. Jeszcze tylko nie mam tutaj urządzenia do zmieniania rozjazdów. To też można było już zrobić, bo to jest dość proste. O. Może pojedziemy sobie najpierw do tyłu, nie będziemy wyjeżdżać na tor główny. Tylko tak, mamy tutaj światełka wyłączone, włączone nie ma różnicy, ale przesiądziemy się tam, bo jedziemy w tamtą stronę, to teraz światła będą inaczej świeciły niż trzeba. Dobra, teraz się zapaliły dobrze. Zjedziemy z tej suwnicy i zobaczymy, czy będzie trochę więcej FPS-ów. O! No, czasem! Czasem FPS-y są lepsze, ale...
No, powiem tak. Jest kiepsko. Lagmeister 3000 on się powinien nazywać, kurde, jakoś czy coś. Jest kiepsko. Tu mam teraz 30 FPS-ów. W lokomotywowni chyba jak on stał, był jakby więcej. Teraz mam 45, 50 prawie. Jest przekombinowany i jest za duży ten pojazd po prostu. I zawieszenie prawdopodobnie jest. Ja spróbuję usunąć mu sprężyny z wózków i zobaczymy, czy to coś zmieni. Jak on nie będzie na sprężynach, tylko będzie sztywny. Może to trochę poprawi sytuację. Się zobaczy, ale najpierw go jeszcze i tak można pomalować, dokończyć w miarę i ten. Także no, myślę, że to by było chyba na tyle jednak. Ja sobie go pomaluję, w następnym odcinku będziemy robić tam inne rzeczy. Uwaga, teraz lagi, jeszcze zobaczymy, ile mamy FPS-ów na tym. No, 17. Mało. Dobra, przejdziemy się dalej. Jakie tam mam rozjazdy poustawiane? Kijowo, bo jest na wprost tamten dalej ustawiony. I tutaj też, dobra, to nie będziemy tam jechać, bo na razie nie mam tego jak zdalnie zmienić w ogóle. No dobra. Dobra, kurde, dobra, kurde. Wjedziemy sobie z powrotem na lokomotywownię. Ja go tam pomaluję, zrobię ten dings do podnoszenia tego, do zmieniania rozjazdu. I będziemy wtedy sobie jeździć w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie, na razie.